przyjmował lek Pfizera. Dostanie ponad 600 tysięcy euro. Włochy, przyjmował lek Pfizera na chorobę Parkinsona. Wywalczył ponad 600 tysięcy euro odszkodowania. Koncern farmaceutyczny Pfizer wypłaci mieszkańcowi Włoch ponad 600 tysięcy euro odszkodowania. Mężczyzna przyjmował lek na Parkinsona, który wywołał u niego opłakane skutki uboczne. Włoch uzależnił się od hazardu i seksu. Decyzję o wypłacie odszkodowania podtrzymał sąd apelacyjny, informuje dziennik La Stampa. 60-letni mężczyzna skierował sprawę do sądu, domagając się zadośćuczynienia z powodu inwalidztwa oraz strat finansowych, jakie poniósł, gdy, jak twierdzi, z powodu efektów ubocznych lekarstwa musiał zwolnić się z pracy. Jednym z niepożądanych działań specyfiku było uzależnienie od hazardu. La Stampa zaznacza, że wcześniej ten mieszkaniec środkowych Włoch nigdy nie dotknął nawet żadnej zdrabki, bo jego rodzice prowadzili bar z kolekturą i widział skutki uzależnienia od gier. Tych skutków nie było w ulotce. Ponad 20 lat temu zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona i przepisano lek koncernu Pfizer. To wtedy pojawiły się u niego objawy uzależnienia. Jak się podkreśla, są to znane obecnie skutki uboczne, ale wtedy nie były wymienione w ulotce lekarstwa. Mężczyzna zwrócił się o pomoc do kancelarii adwokackiej w Turynie i skierował pozew cywilny przeciwko koncernowi. Odszkodowanie zasądził sąd pierwszej instancji w marcu 2020 roku, a obecnie utrzymał je sąd apelacyjny. Kwota zadośćuczynienia to ponad 600 tysięcy euro. W uzasadnieniu wyroku sędziowie napisali, że każda firma farmaceutyczna musi skrupulatnie przestrzegać reguł badań eksperymentalnych i protokołów przed wprowadzeniem leku na rynek, a także udzielać odpowiednich informacji na temat możliwych niepożądanych efektów ubocznych. W tej kwestii, jak zaznaczono, ulotka została zaktualizowana późno, bo w 2007 roku